Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, 31 werset. To stwierdzenie Syna Bożego jest nadal aktualne, ponieważ ten, kto nie chce wierzyć Biblii i kto odrzuca Księgę Objawień Bożych, ten nie da się również przekonać o istnieniu Boga, widząc największe nawet cuda. Wszystko zależy od tego, czy chcemy zawierzyć Bogu i Jego Słowu, czy też nie. W Ewangelii Marka, drugi rozdział, od 3 do 12 wersetu, opisaną mamy pewną scenę z życia Pana Jezusa. Pan Jezus Chrystus chciał uzdrowić człowieka sparaliżowanego. Zanim jednak to uczynił, powiedział do chorego: odpuszczone są grzechy Twoje. Z powodu tych słów w sercach zebranych tam uczonych w piśmie pojawiły się negatywne myśli na temat Pana Jezusa. Nie wypowiedzieli ich jednak na głos, ponieważ wtedy jeszcze ludzie nie sprzeciwiali się publicznie tak uznanemu nauczycielowi. Jezus jednakże dokładnie znał ich myśli i wiedział, co kryje się w ich sercach, i nie zawahał się im tego powiedzieć. To była wyjątkowa sytuacja. Następnie uzdrowił tego sparaliżowanego, co musiało być jeszcze bardziej zadziwiające dla zebranych tam ludzi. Dla uczniów Jezusa było jasne: On jest Chrystusem, tym zapowiedzianym przez Boga Mesjaszem, odwiecznym Bożym Synem. A krytycy? Dla nich pozostało jedno. Oni pragnęli zabić tego niebezpiecznego w ich mniemaniu człowieka. Nie chcieli zaufać Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu, i Jego nauce. Dlatego również i ten cud ich nie przekonał. Wierzyć albo nie, od tego zależy wszystko. Jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Tak mówi Ewangelia Jana, 11 rozdział, 40 werset.